A więc casting. Dobrze? Widzę, że lupa się pcha do magii. Najpierw casting. Chwytaku, czyń honory. Tak. Moi kochani, waga 91 kg, Kasti! A więc Kamil Kasti Stępiński, 91 kg. Ile wniesie na wagę Łukasz Lupa? Łukasz Lupa, 97,5 kg. To robi wrażenie, więc teraz przyszedł czas na face to face. Panowie, podajcie sobie rękę, tak, jeśli chcecie. Widzimy spokojnie, patrzą sobie w oczy. Ale i mieszają w umysłach. Harry Potter, dobra. W takim razie teraz chwilka dla fotoreporterów. Odwróćcie się w ich stronę, w ich kierunku. Razem jeszcze popozujcie chwilkę. Kamil Kasti-Stępiński, Łukasz Lupa. Pierwsza walka jutrzejszej gali. Wielkie brawa, moi kochani. Będzie grubo. Na spokojnie, na sportowo, kulturalnie. Bardzo ładnie. To chcemy oglądać, no ale jest też cała grupa, która chce oglądać dymy. Zobaczymy, czy i na nie przyjdzie czas. A tymczasem zapraszamy dwóch kolejnych zawodników. No i to jest walka wagi super ciężkiej. Artek Waluś-Walczak oraz Piotr Czapiewski. Dawajcie te kilo schabu. O! Wielkie chłopy. A więc najpierw na wagę wchodzi Artek Waluś-Walczak. Szkoda wagi. Szkoda wagi. Wow, panie. 128 kg. Wielkie brawa dla wielkiego człowieka. Piotr Czapiewski. Proszę państwa. 122 kg, czyli jest 6 kg różnicy, ale powiedzmy sobie szczerze, u takich dużych chłopów 6 kg to jest jeden dobry obiad, także... Jezus Maria, ile klepania. Dobrze? Przekażemy wam mikrofon, co? Chcecie mikrofon, chłopaki? Nie, chcą pokazać. Wielkie brawa! Oddaję koszulkę. Chłopaki łączą się, żeby zrobić coś dobrego, o to właśnie chodzi. Trzeba wykorzystać ten zasięg, żeby czynić dobro. Panowie, jeszcze, jeżeli marzycie, to jeszcze chwileczkę zróbcie dla publiczności. Zapozujcie, tak? Face to face było? Face to face było, było, aha. No. Ale dobra, niech zrobię jeszcze jeden. Jeszcze jeden, nie było face to face. Ja się kurczę coś... No bawią się, bawią. I do publiczności, dla fotoreporterów, żeby było wprost, na wprost, panowie. No bez jaj, no. Za to mi nie płacili. Wielkie brawa! Wielkie brawa, moi kochani. Dwa wielkie czołgi. Teraz przyszedł czas na prawdziwe nowum, specjalną atrakcję, walka bliźniaków. Piotr i Paweł kontra Piotr i Paweł, Tyburscy kontra Kluk! Chodźcie, chodźcie, tak, zapraszamy. Tutaj po kolei. Teraz będzie szybka lekcja matematyki, żeby policzyć, ile oni razem ważą, nie? To wiem dodawać to? Będzie trzeba. To? 96 kg, proszę państwa. I jego brat? Chyba będzie tak samo. Dziewięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt sześć. Elegancko. Sto trzy kilogramy, proszę państwa, 103. Sto cztery kilogramy. Czyli przewaga masy po stronie braci Kluk. Teraz przyszedł czas na face to face. Panowie, ustawcie się. Jeden do jednego, drugi do drugiego. No, widzimy, gdyby spojrzenia mogły zabijać. To będzie ciekawa walka.
Podajcie sobie rękę, jeśli tak, mają to. I teraz do publiczności. I poza publiczności wszyscy razem. I chwila dla reporterów również. Bracia Kluk i bracia Tyburscy. Wielkie brawa, moi kochani. Teraz myślę, że przyszedł czas na to, na co wielu z was czekało. Jedyny i niepowtarzalny łazarski gladiator. Król Luja Ogłuszacza. Tak właśnie, bonus BGC! Na łazarskim rejonie nie jest kolorowo. Jest pięknie. Jego przeciwnikiem będzie oczywiście ten, który już pokazał się w oktagonie, Sebastian Strolowany Nowak. Wielkie brawa także dla niego. On wygrał swoją pierwszą walkę. Wielkie brawa, moi kochani. 135 kg bonus BGC. No, że tak zażartuję, tu będzie potrzebna bonusowa waga, żeby się udało. I Sebastian Strolowany Nowak. Strolowany. 105 kg, tak, panowie, tak. I teraz ustawcie się face to face. Spokojnie. Bez bijatyki, to będzie jutro. Będzie piękna, czysta sport. O! Muka. Jak u cioci na imieninach. Dobrze, odwróćcie się w stronę publiczności. Tak, moi drodzy, raz jeszcze wielkie brawa. Bonus BGC i Strolowany. To też będzie ciekawe. Zresztą jak wszystkie walki jutro. Dobrze, promocja ponad wszystko. Teraz przyszedł czas na walkę Amadeusz Ferrari Roślik kontra Sylwester Bystrzak Tkocz. Dostaliśmy informację, że w tym momencie Bystrzaka jeszcze nie ma, to może wrócimy do tego, co? Moi drodzy, wrócimy. No, Bystrzak zaginiony w akcji, ale na pewno jeszcze dzisiaj się tu pojawi i na pewno jutro Amadeusz będzie musiał sobie z nim radzić w klatce, więc lecimy dalej. No i myślę, że teraz też będzie się działo, bo przyszedł czas na ważenie Marka Adbastera Hoffmana i Dawida Serfera Ozdoby. Zapraszamy. ...81,700! O, czyli trochę zbił tej wagi, zbił! No i moi drodzy, teraz przyszedł czas na Serfera. ...73,300! Serfer! Czyli też zbijał. Dobrze. Kochani, to teraz face to face. Mieliście sobie do powiedzenia bardzo wiele cierpkich słów, no to teraz przyszedł czas spojrzeć sobie w oczy. No i jeszcze do publiczności, jeszcze poza do publiczności. Dla publiczności, kochani. Tak, panowie, jeszcze. I dla reporterów. Razem dla fotoreporterów. Napinka. Wielkie brawa, Adbuster i Serfer! Odziej, spokojnie, no, mamy czas. Bo jak wiemy, Dawid jest bardziej przyzwyczajony jednak do zdejmowania ubrań niż do ich ubierania. Dobrze. No a skoro już tutaj Chwytak powiedział sprytnie o sprzedawaniu butów, no to myślę, że przyszedł czas na pierwszą z walk wieczoru. A zmierzą się w niej Adrian Polak-Polański oraz Dawid Malczyński. Wielkie brawa! A więc pierwszy na wadze stanie Adrian Polak-Polański. Czekaj, czy tę kurtkę podepcę? A to drogie, kupione za PLN. Ile tam tego mamy? 71,5 kg, proszę państwa. 71,5 kg czystych mięśni. A teraz Dawid Malczyński. Dawid
74,5 kg. Face to face. I teraz, moi drodzy, zróbcie wielkie brawa. To jest jedna z walk wieczoru. Dawid Malczyński kontra Adrian Polak-Polański. Yeah. I przyszedł czas na main event of the evening. A zmierzą się w nim Daniel Magical Zwierzyński oraz Marcin Rafonik z Krasucki. Zapraszamy na wagę. ...92,400! Wow, no to naprawdę poszło mocno w dół. Wielkie brawa! Zbiłeś ćwiczył coś. Formę, Daniel Magical! Ile ma Rafon? 74,100! Prawie 20 kg różnicy. Panowie, face to face. Wielu nie spodziewało się, że do tego dojdzie. Tymczasem już jutro w oktagonie. Żadnemu brewka nie pyknie. I dla publiczności, jeszcze dla publiczności. Jeszcze nie, schodź, Rafonik, jeszcze, Rafonik, jeszcze do publiczności. Wiem, że w tym momencie chcieliby najpóźniej, jak najszybciej stąd uciec. Skupić się na walce, ale dla publiczności jeszcze poza. Dla publiczności poza. Raz jeszcze, moi drodzy, wielki hałas, to jest walka wieczoru. Daniel Magical kontra Rafonik. Czy jest z nami Bystrzak? Jeszcze Bystrzaka z nami nie ma, ale wiem, że organizatorzy mają przygotowane coś jeszcze. Mają hot newsa, z którym podzielą się z wami osobiście. Chcielibyśmy wam też przekazać, też serdecznie podziękować za to, że bilety na hali Arena Poznań tak się wyprzedały w tak niesamowitym tempie, tak zaskakującym dla nas. Chcielibyśmy przeznaczyć 5% zysków z biletów na cel charytatywny, który ogłosimy już w dniu jutrzejszym. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Chcielibyśmy was też zachęcić do szybszego kupowania pay-per-view z tego względu, ponieważ często banki rejestrują po prostu to dosyć długo. Możecie czekać godzinę i na przykład ominie was walka swoich idoli. Na obecną chwilę oczekiwanie na Bystrzaka jeszcze, no bo nie ukrywam, że chciałbym, żebyście jakby te ważenie, żeby było dopełnione przez tutaj dwójkę Amadeusza oraz Bystrzaka, więc jeszcze chwilę poczekamy. No jeżeli Bystrzak się nie zjawi w przeciągu jakiegoś tam x czasu, to my z nim pogadamy. To z nim pogadamy, no i wtedy zakończymy ważenie, ale na tą chwilę jeszcze poczekajcie, bo warto, myślę. Jednak Amadeusza moglibyśmy już zaprosić może. Także zaprosimy Amadeusza. A więc, moi drodzy, w tym momencie w pojedynkę, ale na pewno w klatce do tanga będzie trzeba dwojga. Amadeusz Ferrali Roślik, wielkie brawa! I zapraszamy na wagę. Jeszcze raz. 79,200, tak. Amadeusz sam się zdziwił, no ale teraz się zaprezentuje. Chyba Rafon będzie dwie walki jutro staczał. No, tak jak Ozdoba kiedyś chciał z Polakiem tego samego wieczoru. Ale ja myślę, Amadeuszu, zostań. Myślę, że to wykorzystamy. Ty tu jesteś, Bystrzaka tutaj nie ma. Damy ci mikrofon, możesz powiedzieć, co o tym sądzisz. Pewnie dostał biegunki ze strachu, czyli się obsrał. Moi drodzy, Amadeusz Ferrari Roślik, wielkie brawa! No
No i wychodzi na to, ale powiem tak, no to jest Fame MMA 2, tu się musi coś wydarzyć, tu muszą być dymy, zobaczymy co się wydarzy, najważniejsze, żebyście jutro byli z nami, żebyście jutro o godzinie 20 byli z nami osobiście albo przed ekranami monitorów, żebyście wspierali Fame MMA, żebyście oglądali ludzi, których poczynania śledzicie na co dzień, ale w takim wydaniu nie widzicie ich często. Chciałbym Was też serdecznie zaprosić do naszego Fame MMA Shopu, gdzie możecie nabyć nasze bluzy, koszulki i wspierać swoich zawodników, których wspieracie. No a z mojej strony tylko tyle, że chciałbym przeprosić w imieniu Bystrzaka, bo wydaje mi się, że po prostu no wyszło jak wyszło i nie dał rady, nie ze swojej winy, tylko no nie dał rady do nas dotrzeć, a no niestety musimy zakończyć ważenie. Więc tak jak mówiliśmy wcześniej, dziękujemy wszystkim za obecność. Widzimy się jutro o godzinie 20 na platformie Pay-Per-View lub na arenie. Z tego co widzę, to tutaj chyba większość będzie na arenie. No bo jesteście w Poznaniu. Dziękuję Wam serdecznie. W takim razie i my serdecznie dziękujemy. Bądźcie jutro z nami. Ważenie jest już historią, ale gala jest wielką, niewiadomą. Mamy wrażenie, mamy pełne przekonanie, że to będzie piękny wieczór i nie może Was tam zabraknąć. Będziemy tam także my, czyli Chwytak! I Arek, pan Pawłowski. Ja mam jeszcze dla Ciebie takie pytanie, czy na koniec możesz wejść, bo też mamy pewność, że ta waga nie jest potrzebna. Mogę, ale nie chcę. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Polubcie na Facebooku Fame MMA. Widzimy się jutro na arenie. Siema, cześć! Cześć, dziękujemy. Kłaniamy się nisko.